Siemanko! Witamy was wszystkich serdecznie. Czekaliście na ten odcinek. W końcu jesteśmy, siodłamy konie. Dzisiaj zabieramy kamę i piruetę. I nowy sprzęt, A dlaczego te dwa konie, to dowiecie się w trakcie, w terenie. My musimy sobie je przeczyścić nowymi szczotkami. Nie pojedziemy w nowych kurteczkach, bo... Chociaż ja nie wiem, szef. Ja nie, bo mi jest za gorąco. Kupiliśmy je na śnieg, a jest plus 18. Właśnie, kantary zimowe, a jest plus 18. Ale ma się ochłodzić na dniach, także to jeszcze nie jest wyznacznik. Mam nadzieję, że się spiszą. O, patrzcie, pirueta. Zaraz będzie... standardowo będzie, jak to się mówi, metamorfoza. Takie no, no zostaw se Karego. O, tak się prezentuje kantarek nowy. I kamuś. Troszkę, Miśko. Kama raczej. Nie zgodę mi się mylą. Kama. Ej, kama. Kamuś. No tak się prezentuje kama w nowym kantarze. Wy widzicie, już jest pad, już wszystko, sprzęt czeka. Siodłamy i jedziemy w krótki teren. Tam sobie trochę porozmawiamy z wami. No. No. A jeszcze mam nowy kask, tego nie wiecie. Co, jesteś nowa? I kocham nową dziewczynę. Okej, okay, śmigamy. Koniki mamy ładnie wyczyszczone. Ładnie, pojęcie względne. Piruet jest tym dalmatyńczykiem. Kamuś, moja kochana, jesteś ładnie wyczyszczona, nie? Tu jeszcze masz koło łatwo, co? No, dobra. Myślę, że możemy zacząć je siodłać, co? Tak. Jo! To jest brudas. Dobra, śmigamy w teren. Hello, hello wszystkim. Jedziemy w kierunku lasu, w nowych siodłach. Za chwilę wam opowiemy, bo trochę mieliśmy perypetii z tym sprzętem. Dużo tego kupiliśmy, a teraz będzie trzeba jeszcze coś poprawiać. Za chwilę wam wszystko opowiemy, tylko jedziemy sobie do lasu. Tak się Mari prezentuje, zobaczcie. W sumie nie ja, tylko piruet. No ale ty na nim? No, razem. Takie mamy stylówki. Jak wam się podobało, ocenicie sami. Szkoda tylko, że nie ma napierśnika, nie? Powiedzcie, przydałby się napierśnik i torba. Daję to, pokażę ciebie. A tak się prezentuje Mikołaj z kamą. Nie chciało mi się kurtki zakładać, bo gorąco, ale tak to wygląda. Kamie pasuje westernowe siodło. Tak, i o głowie też. A powiem wam, że mi nie wiem. Mikołaj jest rozdarty. Jestem rozdarty. Zobaczymy, nie? Kama ma dzisiaj taki w ogóle chyba leniwy dzień. No, nie chce jej się, ewidentnie. Ale jedziemy na chillaucie, nie? Korzystać no. Z tej wiosennej pogody. Chyba czas trochę wyjaśnić, dlaczego te konie i dlaczego taka sytuacja, bo spostrzegawczy na pewno zauważyli, że Kama ma o głowie, które mówiliśmy, że będzie dla Zorzy. No, otóż wyszły pewne perypetie. Rozmiary, nie? Ciężko. Rozmiary, właśnie. Cholernie ciężko z rozmiarami. Przynajmniej jest uczciwie, że otwieraliśmy wszystko z wami, a nie, wiecie, już sobie tam pokryjomu gdzieś coś dopasowywaliśmy. W sensie, my patrzyliśmy wcześniej, ale tylko na to, czy kolorystycznie mniej więcej pasuje i tak dalej. Dokładnie, tylko a na to. A na konie nie przymierzaliśmy jeszcze. No, dokładnie. No i po prostu wyszło tak, jak jest, ale na szczęście nic się nie zmarnuje. Mamy jakieś rozwiązania na to. Po prostu wyszło na finalnie tak, że... Jedna rzecz się zmarnuje. Siodło dla Zorzy. No właśnie, właśnie. No, chodzi o to, że po prostu nie pasowało nam bardzo, bo Mikołaj próbował tego siodła, które było zamówione wczoraj, z myślą o Zorzy. Wczoraj jechaliśmy na Zorzy i słuchajcie, niemiłosiernie całe siodło skrzypiało. W sensie ona skrzypiała już w domu, my wiedzieliśmy, że skrzypi, ale ja sądziłem, że po jakiejś chwili w trakcie jazdy ono przestanie, albo że będzie mniej to słychać w terenie, bo wiecie, konie, drzewa, coś tam, myślę, że tego nie będzie słychać. A to tak przeszkadzało, że jak chciałem nagrać storkę albo coś nagrać w ogóle aparatem, to jedno skrzypienie było słychać. No wiadomo, że to by po czasie przestało, bo to tam siodło każde w miarę nowe pracuje, a to ponoć było takie używane, ale w miarę nowe. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nam na nagraniach cały czas coś skrzypiało i piszczało. Widzicie, teraz mamy dwa westernowe siodła i ledwo słychać minimalnie. To jest takie normalne. A tam to jeździło po prostu strasznie. No i będziemy myśleć, co zrobić jeszcze z Zorzą. Ja jeszcze powiem wam szczerze, że nie do końca się czułem na tym siodle na Zorzy. Taki byłem kurczę niepewny, więc trochę się zraziłem, ale na przykład teraz jadę na kamie. Zupełnie inaczej, ale kama też jest spokojniejszym koniem, też może to mieć znaczenie. Jestem rozdarty, mam rozkminę co do tego. Zaraz będziemy na magicznej i pokażemy wam, jak ona się zmieniła od czasu ostatniego tego odcinka. Gdzie no. Było mnóstwo śniegu, a dzisiaj zobaczycie, że nie ma zero. W ogóle no jest tak cieplutko, jest tak pięknie, Jezus Maria, tak czekałam na to. Ja cię kręcę.
Coś pięknego. Te z siodła Western. I co? Jak się skacze? Ja nie czułem różnicy, bo jestem wiesz, dupa wołowa, nie? Więc mi po prostu było wygodnie. No to dobrze. Co, kucujemy strachę? Aha. Jesteś tam gdzieś? Ale się świetnie galopuje. Mega, tylko podbija mi spodnie, kurde. Wejdźcie na Instagram. Ej, na mój też. Mój też. W ogóle od niedawno wbiłem 4000 na Instagramie, a moim celem tegorocznym jest 10 tysięcy, więc bardzo was proszę, żebyście może weszli i zaobserwowali mnie na Instagramie. To szybciej dobiję do tych 10 tysięcy i będzie fajnie. Będę mógł robić swój bob, swój bob. Nie? Do Marii też! Marii też ma taki cel! Zauważyliśmy również, że odcinki POW bardzo fajnie się, przecież jeden odcinek jak na razie, bardzo fajnie się przyjął. I jeśli chcecie kolejny, właśnie zjazdy w nowym sprzęcie, to oczywiście piszcie. Na pewno nas zmotywujecie, aby jak najszybciej coś takiego nagrać. Nie jest to dla nas jakiś duży problem, więc mogłoby szybko wskoczyć. Ale to wszystko zależy od was. Jak będziecie aktywni, to dostaniecie. Czasy normalnie, tak jak na pierwszych odcinkach. Aż się chce zapieprzać, nie? Przez tą pogodę. Ej, dobre to było! Ej, to może jedziemy cały czas prosto. No dobra, a to będzie długi teren w takim razie. No to jedźmy prosto. Myślę, że widzowie się ucieszą. Normalnie jest tak, tak jest. Tak się cieszę z dzisiejszego terenu, tak. Ale masz szajbę. Ale ten krzak jak go minęło, tak. To mi się kojarzy z tymi właśnie naprawdę tymi początkowymi kanałami. Te pierwsze tereny, tak, nie? Tak, to takie gdzieśmy odpierdzielali takie rzeczy, że byśmy mieli tyle hejtu. No właśnie, później nas prowadzili na ziemię trochę. O. Przecież ja na początku nawet butów nie miałem do jeżdżenia. Po co? Przecież... Tak, byłem w chacie, tak wyszedłem na konie. No. I żyjemy. Pamiętam, że pierwszy raz, jak z Marii jeździłem, to jeszcze nie wiedzieliśmy, że będę jeździł, ale chciała mi pokazać konie. I ja wsiadłem na Ikatę. Na Ikatę. Mamy Kamei. Tak, na mamę Kamei w krótkich spodenkach. I miałem tak przeraźliwie obtarte uda. Po prostu nie mogłem, całe miałem od środka te takie czerwone, start skóra. Bąble mi się porobiły, kurde, ja nie wiem, szok. Ja ci nie powiedziałam, że się urodzę. No, tacy żeśmy byli spontaniczni. W skali od 1 do 10, jak bardzo wkurzają cię wodze? 8. 8, no. Ciężko, wiedziałem, że będzie ciężko. Zwłaszcza jak masz nagrywać jednocześnie, nie? O, to jest górka. Łop. Piruet nauczył się jeść choinki. Choinki, aha, w lesie, skubie. Jak pójdziecie do lasu i będą oskubane choinki, to znaczy, że byliśmy tam w terenie. Ponoć odporność lepsza. Tak nam powiedziano. Także coś tam troszeczkę sobie skubną, jak nie mają jakieś jazdy ciężkie. I kurde, nauczył się tak, że po prostu co jak gdzieś smyrnie go jakaś choinka. To... Nawet teraz mu wystaje. Widzicie? Jest, spokoj? Jest, taka jedna mu wystaje, no przecież ale... Mamy już 7 km zrobione, godzinę 20, a do domu jeszcze mamy z piątkę, albo może drugie tyle. Zależy, którędy pojedziemy. Trochę żeśmy dzisiaj zaszaleli. Zorza pewnie tęskni. W stajni jest, ale ona dzisiaj miała trening już. Uważaj, bo ślizgo może być. No, uważajcie na błotko, uważajcie. Ślizgo też zagalopował. Bardzo mądry koń. Dobra, piruet. Nie, spokój. Oh yeah.
Teraz będzie twój sound, twoja najlepsza muzyka. Twoja ukochana. Nie, znowu będą kopytka. Kopytka są ekstra. Jest, nie? Muzyczka jest super. Dobra, przed chwilą mieliśmy kawałek asfaltu. Trochę była nerwówka, bo akurat dwa auta przejeżdżały. Jak wasze konie reagują na auta? Spoko? Bo u nas akurat ta dwójka spoko. Zoszka już mogę powiedzieć, że też spoko, o ile jest nienacka nie wyjedzie, nie? Nie, na auta całkiem sobie tam... No, chyba, że tam jej nagle się pokaże, nie? Czy coś. Dla niej groźniejsze niż auto jest reklamówka. Reklamówki są groźniejsze, no. Reklamówki i brzozy mogą zabić, auta nie. Tak to już jest. Okej, co? Kusik i golopik? Bo jesteśmy akurat na takiej fajnej polni. A co? Pani trochę zaszalała. Aż musiałem kamerę na dół wziąć. To co, stępik już dostajnie, bo trochę dostało, nie? Słuchajcie, no już zbliżamy się do stajni, widzicie jak się ściemniło, ale no nie żałujemy, jesteśmy przezadowoleni. Ile zrobiliśmy? Już ci mówię, prawie 11 km. Prawie 11 km zrobione. Czy do stajni na pewno będzie tyle, nie? Mhm. Aktualnie mamy prawie. Czyli możemy powiedzieć, że 11 km. Konie trochę mokre, ale to ze względu na sierść po prostu, bo dzisiaj nie było jakiś nie wiadomo czego. Także, o, co, regułka, jedziemy. Zapraszamy do subskrybowania, do komentowania, do lajkowania. Odwiedźcie nasze Instagramy, zostawcie obserwacje i do zobaczenia na następnym odcinku. Pa! Pa i haha! Ej, pa, pa i haha, teraz no, możesz.